Mikołaje, śnieżynki, elfy. Wszyscy na głośnych i szybkich motocyklach. Wyruszyli w trasę ulicami Białegostoku, by zdążyć z prezentami na czas. Jak co roku uczestniczę w tej akcji, z racji tego, że tu jest szczytny cel pomocy dla domów dziecka z naszego tutaj rejonu. Chcemy pomóc dla tych dzieci, które są same w tych domach dziecka i czekają na nas, na nasze prezenty. Jak co roku zaczęło się od zbiórki pieniędzy. Przez pandemię koronawirusa organizowaną głównie w internecie. Za zebrane pieniądze Moto Mikołaje kupili słodycze dla dzieci z domów dziecka w Białymstoku, Supraślu i Krasnym. To nie jedyne prezenty. Dzieciaki otrzymają dzisiaj paczki w trzech placówkach, a potem bezpośrednio po akcji, po podsumowaniu, placówki otrzymają od nas pomoc finansową. Mikołaje na motocyklach w Polsce działają od kilku lat. W Białymstoku to ich 8. akcja. Jest to niesamowita radość niesienia pomocy innym. Właściciele jednośladów zostawili w sercach dzieci ślad radości i szczęścia. A co my mamy dla Państwa w